dość niecodziennych okolicznościach spotykam się z Arturem Popławskim, bo w hali w Tychach. Okazja specjalna, bo mecz o Super Puchar Polski pomiędzy Rekordem a Piastem Gliwice. I po raz pierwszy od X lat bez Artura Popławskiego, który ma w dorobku 6 Super Pucharów, prawda? No tak się złożyło. Jakbym wygrał wszystkie, miałbym 8 czy 9, ale nie da się wszystkiego wygrać. Dzisiaj jestem w roli widza. Mam nadzieję, że zobaczę kawał dobrego futsalu. Artur, gdybyś zechciał zaprezentować przed kamerą taką specjalną, okazjonalną koszulkę. A ja w tak zwanym międzyczasie przytoczę 12 lat, 330 meczów, 195 goli, 11 medali Mistrzostw Polski, w tym 7 złotego koloru, 5 pucharów, 6 wspomnianych super pucharów. Artur Popławski, futsalowiec spełniony? Zdecydowanie. Nigdy nie marzyłem o tym, żeby być mistrzem Polski, a jestem 7-krotnie. Super puchar i puchar tak samo cieszyły, także każde sukcesy gdzieś tam mnie napajały na kolejne sezony. Teraz jestem już w innym położeniu, w innej drużynie, inne cele. Ja już jestem spełniony, ja nic nie muszę, ale dalej jeszcze chcę. Nie mieliśmy wcześniej sposobności porozmawiać o heroicznym, epickim, finałowym boju poprzedniego już sezonu z Konstraktem Lubawa. To było coś niesamowitego. Zapisało się to tak samo w twojej pamięci? Na pewno się zapisało, bo dawno, nie wiem, w 10-15 dni tyle zastrzyków nie przyjąłem, także starałem się drużynie pomóc jak mogłem. Ten ćwierćfinał i półfinał, można powiedzieć, że grałem od dechy do dechy. W finale ile mogłem, tyle chłopakom pomogłem. Tu gdzieś jedna zmiana, tu gdzieś dwie, żeby chłopaki mogli odpocząć na chwilę. Choć i tak to było takie znikome minutki, dwie, żeby tylko mogli sobie dychnąć, napić się. Ale zrobiliśmy to całą drużyną, wygraliśmy. No i jak pokazało summa summarum, zasłużyliśmy na to. Wiele pięknych wspomnień na pewno wiąże się z twoim 12-letnim pobytem przy startowej. A chciałem zapytać o twoje wspomniki i refleksje z aren europejskich, z Ligi Mistrzów. Znaczy, myślę na pewno, że mogliśmy zrobić o wiele więcej, ale gdzieś tam z sezonu na sezon można powiedzieć, że trafialiśmy do jakichś tam grup, gdzie naprawdę biły się drużyny, które mogły być wszystkie w Elite Round. Byliśmy bodajże 6-7 razy w Lidze Mistrzów i byliśmy tylko raz w Elite, gdzie trafiliśmy na grupę do Barcelony. Wiadomo, że całe życie będę o tym pamiętał, bo postawiliśmy się w wielkiej Barcelonie, ale tak jak mówię, uważam, że mogliśmy zrobić o wiele więcej w tym aspekcie. A reprezentacja? Był krótki moment, że byłeś jej kapitanem. No nawet nie krótki, bo bodajże 3 lata. Mam ponad 50 występów w kadrze. Chyba tam, o ile pamiętam, 19 bramek. Także cieszę się z tego. Mogło być więcej, ale nie ma co narzekać. Cieszę się, że to nie był jednorazowy epizod, że grałem, że byłem ją częścią tej reprezentacji i to taką ważną przez tam 5, 6, 7 lat. No i nic, no, będę to wspominał mile. Także dzisiaj też dostałem oznaczenie od prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej, także też się cieszę z tego, że mnie docenili. Gdybyś miał jednym słowem określić Artura Popławskiego, futsalowca, reprezentanta i zawodnika rekordu. Wyrazisty? Na pewno wyjątkowy, bo można powiedzieć, że byłem takim na początku trochę niesforny, potem trochę spokorniałem, bo gdzieś to zmusiło mnie do tego profesjonalizm, który przez jakiś tam okres musiałem być tym profesjonalistą w rekordzie, bo jeżeli jesteś w rekordzie od tam powiedzmy 7-8 lat, jest profesjonalistą, to musisz być profesjonalistą. Na początku można było powiedzieć, że przyszedłem z Clearexu, gdzie dostawałem co mecz kartkę za gadkę z sędziami, potem musiałem trochę spokornieć i myślę, że taki na pewno wyrazisty, można by powiedzieć, że to jest dobre słowo. No i przy startowej 13, jakby nie spojrzeć, poznałeś swoją małżonkę. Do dzisiaj nią jest, także powinna się cieszyć, bo startowa teraz jest wyburzona. Ale tak, cieszę się bardzo, bo sukcesy sukcesami, ale poznałem oprócz swojej małżonki wielu wspaniałych ludzi. Na początku od prezesa Szymura, po wielu mam przyjaciół, jednego takiego dobrego, Pawła Budniaka. Dziś to jest nasza przyjaźń, mimo tego, że Paweł jest dalej kapitanem i gra w rekordzie, dalej się przyjaźnimy i dalej się spotykamy. Wiadomo, nie tak często jak wcześniej, ale jednak z Bartkiem też mam dobry kontakt i myślę, że ta przyjaźń już zostanie na lata. No i na koniec takie otwarte pytanie. I co dalej, panie Popławski? Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Teraz moim przystankiem są Katowice. Zobaczymy, wiadomo, że nie będziemy walczyć o medale, choć przed sezonem każdy walczy o Mistrzostwo Polski, ale mam nadzieję, że spokojnie się utrzymamy, a może sprawimy jakąś niespodziankę i zakręcimy się koło tej ósemki. Zdrowia, powodzenia i do zobaczenia w Bielsku-Białej. Bardzo dziękuję również.